Witam, pozdrawiam. Tam ładnie słoneczko świeci. Ja sobie palę papieroska. Czekam, aż mi się herbatka zagotuje. Nie ma to jak w lesie, więc najpiękniej, cisza, spokój. Mogłem sobie jakąś książkę wziąć. Obecnie czytam wspomnienia Kaszuba z pod Werdę. Skończyłem akurat Stalin dwóch Czerwonego Cara. Czajnik polowy S-Bit, pojemność, o ile dobrze pamiętam, 1,4. To jest moja Feldflasche, jak to mówi się po niemiecku, monietka. Tak się prezentuje płomień. Tam bardzo ładnie słońce świeci, ptaszki mi świerkają. Nie ma to jak w lesie. Pamiętajmy, żeby nie śmieścić lasu. Bo jak widzę niektóre miejscówki, to po prostu szkoda gadać. Zobaczymy, czy już jest gotowa. Jeszcze. Zdążę akurat wypalić sobie papierosa, mój nauk. Tylko lubię zapalić. Tu już talerz pusty, patelnia. Subek Helicontex. To sobie kupiłem specjalnie właśnie do lasu. Nie ma to jak w lesie. Piękno natury. Tu ktoś musiał niezłą wycinkę drzew zrobić. No, myślę, że będzie można już za niedługo zalewać. Zaraz zobaczymy. Pewnie. Zawsze zdrowie, proszę Państwa. Wesołych świąt, mokrego dyngusa. Ja dyngusa akurat mam w lesie. To sobie jeszcze lekko podgrzejemy. Niech się zaparzy. Niech się parzy. A ja w tym czasie gdzieś już się poszwędam. Siądę sobie nawet na pinku. Bardzo fajne. Fajne miejsce. I pozdrawiam serdecznie prosto z lasu, Filip Piotrowski. Dziękuję.